Witamy Was dnia następnego. Wczoraj odbyła się imprezka, byli goście. Dziewczynki, podobało Wam się wczoraj? Tak. Fajnie było? Tak. A dzisiaj co nas czeka? Kolejna impreza. Tak, kolejna imprezka. Jeszcze więcej gości, dlatego dzisiaj trochę inaczej ustawiliśmy stoły. Dziewczynki siedzą przy stoliku dla dzieci. Będzie ile dzieci? Siedem, ale będzie 8, tylko jedno dziecko będzie starsze i będzie siedzieć przy tym stole. Tak, jedna z dziewczynek będzie siedziała przy stole dla dorosłych. Będzie w sumie 9 osób dorosłych. Imprezkę zaczynamy o 15, a zanim zaczniemy imprezkę, to co jeszcze nas dzisiaj czeka? Konie! Będziemy oglądać, jak koni biegają z przeszkodami. Tak. Z jednym gościem. Tak, idziemy ze znajomymi na hipodrom oglądać konkurs w skokach. Koń. Mhm. A później tutaj wracamy do domku i będziemy świętować. Ze wszystkimi gośćmi. Cieszycie się, że macie urodziny? Tak. A powiedzcie mi, co jest najważniejsze w dniu urodzin? Dekoracje. Goście. Tort. Goście. Goście, tort i ozdoby. A dlaczego goście są najważniejsi? No bo bez gości nie ma urodzin, bo jak można robić urodziny, jak nie ma się z kim bawić? Muszą być goście, żeby ktoś w ogóle mógł nam zaśpiewać 100 lat. Właśnie, 100 lat najważniejsze i goście. I ozdoby, i ozdoby, i ozdoby. A cieszycie się, że macie już 7 lat? Tak. A co to zmienia w waszym życiu, że macie 7? Czym to się różni, że macie 7? Większe, dorosłe. I większe, dorosłe. I robimy się dorosłe. A co można dzieciom 7-letnim, czego nie można dzieciom młodszym? Bo Bas nie może iść do szkoły, a 7-latek może iść do szkoły. Mhm. 6-latek też. Bo Bas może iść do szkoły, a 7-latek nie może iść. Bobas może bujać się w kołysce, a 7-latek nie może bujać się w kołysce. To mi może zmieniać Bobas, a 7-latkowi nie. A udowodni ci, że coś ci mogę założyć pampersa? Bobas nie musi chodzić, tylko może wódko się nie lasek. Chodzić. Bobas nie umiał wejść na dużą kanapę, a 7-latek umie! Ale Bobasy nie mogą korzystać z komórki, a 7-latki mogą. No to pochwalcie się jeszcze na te 7 urodziny. Ile zębów, która z Was straciła? Ja do 7 urodzin straciłam tylko 2. Ja 4. Ja 3. Ja 2. A Klarunia, liczysz już tego zęba wybitego na hulajnodze? Liczysz? W tych 4 zębach to jest też plus ten, który straciłaś na hulajnodze? Mhm. Czyli Klara 4, Aniela? 2. A Łucja? 3. Jeszcze czwarty nie chce mi wypaść. No bo dzisiaj właśnie dostałam prezent serduszki zębuski, bo wczoraj mi ząb wypadł. Przed imprezką. Tak. Mhm. Jedną kanapkę poruszyłam zęba językiem, bo chciałam zobaczyć i nagle zrobiłam tak. Leknęłam go do przodu i nagle został mi w palcach! Dziewczyny się szykują do odjazdu. Ruszamy teraz na konie. Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia później. Chodź jak odjeżdża, jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Na co czekacie? Na zasięg. My nie możemy to oglądać. Tak. Także co się zmienia, gdy dzieci kończą 7 lat? Istotną kwestią staje się to, czy jest zasięg, czy go nie ma. A po co Wam, dziewczynki, zasięg? Oglądamy konie, jak biegają. Przetrącił! Przetrącił! Dziewczynki już zaczęły oglądać skoki koni, bo jest transmisja na żywo w internecie. Strącił. Jesteśmy już w Sopocie, na terenie hipodromu. Słychać już rżenie koni. Kukulę widzieliśmy na telefonie, 10.
Naprawdę? Dziewczyny oczywiście są mega podekscytowane, także fajna atrakcja z okazji urodzin nam wyszła. I niestety zrzutka na ostatniej przeszkodzie. I co to oznacza? Powoduje, że wynik końcowy tej pary to 4,84. Czyli które miejsce? Lena Falkiewicz i Corino zdobywają srebrny medal w Mistrzostw Pomorza. Złota medalistka Wiktoria Ośmiałowska i Butterfly. Wielkie brawa. Z wynikiem 3,66. Srebrna medalistka Mistrzostw Pomorza Lena Falkiewicz i Corino z Otomińskiego Klubu Jeździeckiego Tabun. Brązowa medalistka Dominika Jankowska i Koni Pierwszy G z Klubu Jeździeckiego JJ Darbowen. Wróciłyśmy właśnie z sali zabaw Honolulu. A co tam robiłyśmy? Imprezę urodzinową. Tak, byłyśmy na kolejnej imprezie urodzinowej, bo imprezki się u nas nie kończą. Cały tydzień imprezujemy. Tak, dzisiaj była imprezka dla jakich gości? Dla koleżanek przedszkola. A teraz jeszcze dziewczynki chciały Wam pokazać prezenty, jakie dostały, bo wiele osób z Was pisało, że jest ciekawych, co dziewczynki dostały i też chcielibyście się zainspirować podobno, co można podarować 7-latce. To co dziewczyny, opowiecie co dostałyście? Tak, to jest zestaw do szycia ubranek dla lalek, a w środku jest to. Tu są manekiny, a tu są nożyczki. Tu się to wyjmuje i to nożyczki. I miarka. Jest miarka, trzeba jest do wkładania igieł. Mhm. I są takie guziczki, serduszka, kwiatki. Tak, są różne cekinki, no, koronki. Patrzcie, to jest nawet piękne łóżka. Rzeczy. Jest tylko wszystkiego nie otwierałyśmy. I tu na tych manekinach te ubranka można szyć i prezentować, tak? Tak, prezentować można. Dostaliśmy na materiały i nici i maszynę do szycia. Tak, dziewczynki dostały prawdziwą maszynę do szycia i różne materiały, nici. W ogóle w tym roku większość prezentów jest właśnie tematycznych, związanych z szyciem, prawda? Tak. Bo dziewczynki ostatnio bardzo polubiły szycie. A tu jest moja plastelina do lepienia, w której będę mogła lepić taki obraz. Nielka dostała zestaw plastelin do wykonania takiej artystycznej pracy, a Klara i Lucja dostały obrazy do malowania po cyferkach. Co będą przedstawiały Wasze obrazy? Mój będzie przedstawiał pieska z kwiatkami, a mój kotka z motylką na nosie. I Anielcia, co jeszcze dostałaś? Jeszcze dostałam kolejną plastelinę. Tak. Ja niebieski kufer, a ja ten różowy. Łucja i Klarunia dostały kuferki z przyborami plastycznymi do rysowania, do malowania, a Anielka dostała zestaw plasteliny, bo Anielka w przeciwieństwie do dziewczynek nie przypada za rysowaniem, malowaniem, ale za to bardzo lubi lepić. Mhm. Dostałyśmy portfelik pokemonowy na legitymację.
A dostałyśmy, żebyśmy miały kolorową wodę tak, do kąpieli. Sól do kąpieli. Krzywanka. Wyszywanki. To są ogrzewacze na zimę. Tak. Ten akurat jest Klary. Ten jest Łusi. Z ogonem. Kitek. A to Sówka moja. A to są do koralików. Formy do układania koralików, takich koralików, które się prasuje. Że jak się ułoży koraliki na wiewiórce na przykład, to potem prasuje się je z żelazkiem, potem odszczepia. Potem jest wiewióra. Odszczepia i jest wiewióra. Mhm. Dziewczynki bardzo lubią układać z tych koralików obrazki. A to są tamborki do haftowania. Zrobiłam taką żabkę. O, pokaż, jaka żabka jest. Tak. Super. Za chwilę pokażę formę żaby. Tutaj jest forma żabulina. Nakłada koraliki, jak się zrobi całe, to można wyprasować i wtedy się zdejmuje. Jest żabka. I wtedy to są kotki do skrupania, pierniczki. Piernikowe kotki. Tak, od babci. Tutaj jest też dużo laurek i kartek z życzeniami. A to są zwierzatki do szycia. To jest Klary, Sówka, Lisek, Królik. To jest Musi, Ptaszek, Piesek, Kotek. Chyba to jest Pupuga, bo taka ładna kolorowa, ale nie wiem. To jest moje Krab, Ośmiornica i Rybka, która cmoka. Zestawy do szycia. Także tak jak mówiłyśmy wcześniej, w tym roku dziewczynki dostały bardzo dużo różnych prezentów związanych z szyciem, ale też ogólnie dużo takich do kreatywnych prac. Tak. To zadowolone jesteście dziewczynki? Tak. Dziękujecie swoim gościom? Tak. Dziękujemy.